Co? Jakie drunk history? Jezu, no program taki nagrywamy, sam się zgłosiłeś, tylko miałeś się urznąć w trakcie programu, a nie przed. Weźcie go, kurwa, bo nie mogę. No to jest wszystko jasne. No to będzie taka historyjka teraz leci. 15 lipca 1940 rok. Władysław Jagiełło, kurwa. Tam jeździł po rejonie w Polonezie, mówi: ty, kurwa, wyskakuj z hajsu. Ale tam nagle przyjechali z zachodu golfem krzyżacy, wysiadają. Wysypało się z tego golfa ich dwóch dokładnie. I mówią: kurwa, ty Jagiełło, weź tam nie świruj, nie? Albo wpierdol. Pierdol. Jagiełło tak patrzy i mówi: perszteje nieść. Ty masz na pisie piwa, to przecież wiesz. Jagiełło tak rano wyszedł, taki skacowany na balkon i mówi: ustawka z krzyżakami. Już teraz, Seba, dzwoń do nich. Seba bierze komórę, dzwoni: ustawka za pół godziny pod Grunwaldem ze sprzętami, bo to nie ma co się pierdolić jak baba na gołe pięści. Jawoll! Hände hoch! Pod tym Grunwaldem krzyżacy już tam stoją z baseballami, a Jagiełło tak: gdzie ten Witek pierdolony? Mówi: dzwońcie po Witka, to nam pomoże z tymi krzyżakami. A krzyżacy tak patrzą i mówią: ale mało tych Polaków, to będzie krótka piłka. Już tutaj się cieszą, że wygrają, nagle jeb. Dzień dobry, wpada Litwa. O kurwa. Jagiełło jak to zobaczył, to aż walnął pół litra ze szczęścia. Mówi: idą Litwini. Chuj dużo ich było, ale takie mizerne, jakby w ogóle na siłkę nie chodzili. Nawet zbroi nie mieli. Jagiełło mówi do brata: dobra, leć, lej tych krzyżaków. No ale czym? Gołymi rękami, nawet kastetów nie mamy. Ty od frontu, a ja od tyłu. Jak panienkę na dwa baty. I tam, no co ja będę gadał, no sponiewierali tego Ulryka strasznie. O, a przy okazji, czy ja mogę jeszcze jednego takiego szocika? Tylko w kąflu najlepiej, bo szkoda brudzić tyle kieliszków. Jagiełło ledwo na nogach idzie, limo podbita, ale szczęśliwy, mówi: Witek kochany, braciszku, dziękuwa. A ten z Litwy mówi: dobra, to oddawaj te miecze, co dostałeś od krzyżaków. To były dla mnie, dla króla Polski! Gówna prawda, jeden był dla mnie, nie świruj! Oddawaj! Nie no, dobra, to weź se fajki krzyżackie i furę. Witkowi się oczy zaświeciły, kurde, same fajki by wystarczyły, a tego nie powiedział. Wziął fajki i furę. No i jak to po każdej ustawce, nikt się niczego nie nauczy. Został tylko symbol wspólnego zwycięstwa, dwa nagie miecze.
No i jagiełło na banknocie 100 złotowych. A propos, bo starej wyciągnąłem. Kolejka dla wszystkich, oprócz Rudego oczywiście. Drunk History. Pół litra historii. W czwartek o 22:00 tylko w Comedy Central.